cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy odtwarzać makijaż Seleny Gomez. Zapytałam się Was w weekend, jaki makijaż chcielibyście, żebym teraz odtworzyła i było sporo propozycji. Najczęściej pojawiała się właśnie Selena Gomez, Hailey Bieber i Kendall Jenner. Nie mówię, że później nie zrobię. Myślę, że następny właśnie makijaż, jaki zrobię, to będzie właśnie Hailey Bieber. Dzisiaj robimy Selenę Gomez i też znalazłam parę makijaży właśnie Seleny. Natomiast ten, który najbardziej mnie zainteresował, był zrobiony dla Vogue'a, więc może odtwórzmy go, dlatego że tam też jest kreska, której ja nigdy nie robię, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Wcześniej oczywiście też go nie oglądałam, więc nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało. Tak jak zawsze staram się iść na żywioł. Okej, widzę, że ona chyba jeszcze będzie pokazywała pielęgnację, więc to szybko przywinę, dlatego że już mam całą pielęgnację nałożoną, serum, krem, filtr, więc zobaczmy, co będzie dalej. Next, I'm going to be using my weightless foundation. Okej, czyli zaczynamy od podkładu. Dobra. I z tego, co widzę, ona też będzie używała swoich produktów, natomiast ja niestety nie mam nic z Rare Beauty. Mam nadzieję, że kiedyś ta marka wejdzie do polskiej Sephory, bo bardzo chciałabym przetestować, więc ja dzisiaj użyję coś lżejszego i jako, że właśnie, bo ona używa tego weightless, więc tak myślę, co dzisiaj tutaj użyć. Wiecie co, dzisiaj użyjemy tego, to jest Liren Eco-Podkład rozświetlający, mam go w kolorze najjaśniejszym 310 Vanilla. Muszę Wam powiedzieć, że też bardzo się cieszę, że mogę odtworzyć jej makijaż, dlatego że ja Selenę w ogóle bardzo lubię. Jej uroda jest po prostu dla mnie czymś nie do ogarnięcia. W ogóle wczoraj właśnie sprawdzałam, że ona jest, jak dobrze pamiętam, rok starsza ode mnie, a wygląda, jakby miała spokojnie z 22 lata, więc no... Pięknie się trzyma, pięknie wygląda, uwielbiam jej urodę, uwielbiam jej głos, uwielbiam też jej muzykę. Dobra, zobaczmy, co robi. So, I kind of just start by making dots along my face. My applicator kind of tends to, it'll follow wherever you put it. Blend. O, gąbeczką! Jej! Już się bałam, że właśnie nie będzie gąbeczki. Nauczyłam się też po Waszych komentarzach z ostatniego filmu, że jak odtwarzam, to odtwarzam w 100%, więc dzisiaj będzie wszystko w 100% dokładnie tak samo. I zobaczymy, powiem Wam szczerze, że też bardzo się boję tego eyelinera, bo widziałam, że tam jest eyeliner. To znaczy, tak mi się wydaje, że to była kreska eyelinerem. Dobra, co dalej? Ja sobie właśnie użyję tego korektora z Vibo, dlatego że on jest bardzo lekki i myślę, że fajnie się tutaj sprawdzi. A dobra, czekaj! I pędzlem rozciera. Dobra, więc ja też sobie najpierw takie kropeczki zrobię. Ona ma dosyć duży w ogóle pędzel, nie mam czegoś takiego. Ja sobie użyję właśnie takiego mniejszego pędzelka i zobaczmy. I think growing up I for sure felt like makeup was a part of my world and you know, being in different facets of the industry, it's been really fun to play with it because... Więc teraz najpierw sobie rozprowadzę ten korektor. Jak widzicie, on ma bardzo małe krycie, ale fajnie po prostu wyrównuje koloryt i jest zdecydowanie takim korektorem bardziej rozświetlającym. Nie wygląda to najgorzej, idziemy dalej. A nawet mam podobny odcień. I co teraz? Towards the top of my cheeks. I'm talking about because it just kind of lifts your cheekbone a bit and it also doesn't kind of come in here and make you look all... Co teraz? Bo mi zastygnie szybko. Aha, gąbeczką. No dobra. Czyli też sobie nakładam ten róż tutaj wyżej. Ona ma troszeczkę bardziej napigmentowany, więc nałożę jeszcze odrobinkę. Czyli w sumie ona nakłada róż tam, gdzie ja nakładam rozświetlacz. To też jest taka technika, która pozwala właśnie optycznie unieść skórę, w sumie cały owal twarzy, do góry i dać właśnie wrażenie takiej bardziej ujędrnionej, rześkiej i świeżej twarzy. I'm going to use the benefit bronzer and I kind of dust this a little. Jestem zdziwiona, dlatego że myślałam, że będzie bronzer w płynie i... Jeżeli nie, to już będzie jakiś puder, a tutaj od razu jedziemy z bronzerem, więc ja sobie też użyję bronzera i dzisiaj będzie to ten produkt z Lovely. Nie będę nie odtwarzam takich makijaży używając tych samych kosmetyków, bo po prostu zazwyczaj ich nie mam, ale chcę Wam też pokazać, że takimi właśnie na razie tanimi produktami spokojnie możecie uzyskać podobny efekt, więc zobaczmy, jak nakłada bronzer. Dużo tego bronzera! As you can see, my routine is actually super simple. I'm going to use Smart J. Czyli robimy trójeczkę. Czyli tu, tu i odrobinkę. No, powiedzmy, że odrobinkę tutaj. Dawno już właśnie nie nakładałam bronzera na nieprzypudrowaną skórę. I to zobaczcie, że widać, że ten bronzer nakłada się dużo gorzej niż po przypudrowaniu i też dużo więcej się od razu go nakłada, bo w momencie, kiedy pracuję z tym bronzerem już od dawna i zawsze nakładam go na przypudrowaną skórę i to jest bronzer wtedy, który trzeba budować. Natomiast tutaj zobaczcie, że nałożyłam odrobinkę raz i już mam bardzo dużo tego bronzera, więc teraz upewniam się, że już nie mam tego bronzera na pędzlu i zajmę się tutaj ładnie rozłożeniem tego bronzera. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że z każdą chwilą ten bronzer coraz bardziej ciemnieje, gdzie to naprawdę jest bardzo jasny produkt. Zresztą możecie to zobaczyć tutaj, a w połączeniu właśnie razem z tym podkładem zadziały się naprawdę bardzo dziwne rzeczy, dlatego że nigdy po tym bronzerze nie wyglądałam na aż tak przybrązowioną i wydaje mi się, że właśnie z każdą chwilą widać to coraz bardziej, więc może po prostu to zostawię. Zobaczmy, co mamy dalej. Okay, paleta. I'm going to show you a little bit of an eye trick that I've learned because eyeshadow tends to be like kind of tricky for me. Oh my gosh. Got it. So I'm going to start with a little bit of kind of a nudish color. Nie pokazałam go. And I'm going to go along. Dobra, chciałam też zaznaczyć, że oglądając takie filmy widzę, że gwiazdy, które się malują, zazwyczaj nie używają czegoś takiego jak bazy. Ani pod makijaż, ani właśnie pod cienie, gdzie u mnie kompletnie by się to nie sprawdziło, jeżeli mówimy o makijażu oczu, dlatego, że te cienie zaraz mi się zważą. Moja powieka jest dosyć tłusta i bez bazy na pewno te cienie się nie utrzymają, ale myślę, że właśnie dzisiaj użyję tej palety, bo wydaje się być podobna kolorystycznie do tej, którą używa Selena. Biorę też pędzelek i nie wiem, co ma na myśli mówiąc kolor nudish, więc zobaczymy, jaki to kolor jest na jej powiece. Ok, czyli ja użyję tego. You could also use concealer before you put on eyeshadow to give it more of a lasting effect. Okej, czyli ona właśnie już dokładnie nałożyła ten cień tutaj przy linii rzęs i nałożyła go w załamaniu tak dosyć mocno rozcierając. Jeden cień na powiekę nałożony, zobaczmy co dalej. So I'm gonna kind of go in to that shiny and it has more of a lighter color, so I'm gonna use the middle area. Ok, czyli mamy coś jaśniejszego i świecącego. Myślę, że to będzie podobny odcień do tego. Nabieram na pędzelek i zobaczmy, gdzie go nałożyła. Czyli po prostu na powiekę ruchomą. I'm going to be using this look in every single step I take. You can kind of just stop here, you can stop where I was. But this is kind of me transitioning in tonight. Dobra, później przychodzi do brwi. Już tak się właśnie zastanawiałam, czy kurczę będą brwi, czy nie, no bo ona swoje ma bardzo ładne. I jak widzicie, nałożenie takiego zwykłego cienia zwykłym pędzelkiem, bez żadnych takich dodatkowych metod, sprawia, że ten cień wygląda tak... nic specjalnego. W ogóle w tym momencie uważam, że ten makijaż wygląda tak... No ale dobra, zobaczmy. Widziałam, że ona tam przeczesuje brwi, więc ja też sobie wezmę grzebyczek, ale od kredki, bo nie mam takiego zwykłego. I zobaczmy, co dalej. Okej, widzę, że używa żelu do brwi i to był żel koloryzujący, więc to będzie wszystko. Więc ja użyję sobie tego Brow Fiber O.W.I. z Bourjois, czyli tego żelu koloryzującego w cieniu najjaśniejszym. i po prostu zrobię tyle, ile się da. No i tak naprawdę to jest wszystko, co mogę osiągnąć takim zwykłym żelem bez używania kredki, czyli tutaj brew jest zrobiona, a tutaj nie. No i tak wyglądają zrobione brwi. Zobaczmy, co dalej. So I love this. This is something I wanted to be perfect because liquid liner can be such a nightmare. It would be really hard. Here we go. I have tried to do the old, like, cat liner thing probably since I was 16. So one trick that did stick with me, and sometimes it works, but most of the time, you know, I'm just figuring it out as I go, is to basically start, if you're looking straight in the mirror, start where your eye kind of looks directly straight. Does that make sense? Okay, cool. And then I go underneath it and create the line that I want. Jeszcze raz, co? To jest mój pierwszy raz, słuchajcie, z eyelinerem płynnym od 5 lat, 4. Nie używam. Nie mam w ogóle nawet swojej toalece, więc mega się cieszę, że ostatnio dostałam paczkę od Eveline, gdzie właśnie był ten eyeliner. Czyli Selena mówi to tak, żeby zrobić kreskę, patrząc się naprzeciwko w górę i później dołożyć i przemalować. Dla mnie nie jest to najłatwiejszy sposób, bo ja zawsze wolę zacząć, jak robię cieniem. Tutaj na dole i dopiero połączyć, no ale zrobimy to tak, jak robi Selena. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Czekajcie, żebyście coś też widzieli. Podeprę sobie rękę, żebym miała bardziej stabilną. Czyli zaczynam stąd. Zapomniałam, że mam powiekę opadającą, a Selena jej nie ma. Dobra. Zaraz coś naprawię. I teraz właśnie powinnam narysować kreskę tu. I teraz jakoś to muszę połączyć. Ale jak? Nie mam pojęcia. Zmazałam ten kawałek, więc teraz mogę to połączyć. Ja potrzebuję mieć lusterko jeszcze bliżej. No i Selena powiedziała, że na dzień robi tak, a na wieczór łączy wszystko, więc pójdę do samego końca. Mamy pierwszą kreskę, teraz zrobić to samo po drugiej stronie. Ale też właśnie zrobiłam troszeczkę taką grubszą na zewnątrz, no bo ona właśnie też taką robiła, więc odezwę się do Was za rok, jak zrobię drugie oko. Dobra, w sumie to może nie było aż tak źle, ale zdecydowanie wolę robić kreski cieniem, dlatego że zawsze mogę lepiej i łatwiej to poprawić niż takim eyelinerem, ale jak na eyeliner nie jest to też zły produkt. Mówię tutaj właśnie o tym Eveline Varietę. Zobaczmy, co będzie dalej. Next I'll probably be doing my luminizer. I'll put it on little areas. Okay, rozświetlacz. My shoulders, whatever I want to feel like shiny and cute. Okej, czyli ja użyję sobie rozświetlacza z Paese i Selena nałożyła w sumie na standardowe miejsce, czyli tu i na nos. I to samo pędzelkiem, więc ja też użyję tego samego pędzelka, którym nakładałam korektor. I dalej w dalszym ciągu jestem tego zdania, że u mnie taki eyeliner mocny, intensywny nie wygląda najlepiej, bo jest dla mnie zbyt właśnie taki ostry, może tak. Ja zdecydowanie wolę takie makijaże bardziej rozmyte. Wydaje mi się, że do mojej urody nie pasują takie mocno graficzne makijaże. And now I do a last look thing. A rzęsy? So LA. Last looks. This is just to ensure that everything. Aha. Korektor? You just did. Znowu? Here is my blotch and glow. Okej. Jejku, przestraszyłam się, że to jest już koniec makijażu, bo wiem, że ona ma czerwone usta. Mam nadzieję, że zaraz będzie jeszcze tusz. Przecież jak ja wyglądam. Dobra. Aha, czyli puder. Mierz! A, czyli jednak puder. Okej. To ja użyję, jako że to ma być puder prasowany, to spróbujmy tego pudru z Han. To jest właśnie nowość i tu mam najjaśniejszy odcień. Dobra, czyli nałożę sobie teraz ten puder i ona nałożyła go pod oczy na strefę T. Tak? Dobrze pamiętam? Tak, to było przypudrowanie właśnie strefy T i tej okolicy pod oczami. Tak, chcemy. Autentycznie miałam zawał, myślałam, że będzie nakładała rzęsy. Myślę, kreska i rzęsy w jednym filmie to jest dla mnie za dużo, ale nie. Mamy tusz do rzęs. Okej, ona po prostu wytuszowała rzęsy, nie używała żadnej zalotki, bazy, niczego. Ja używam w ostatnich dniach Paezelilusz. Bardzo mi się podoba. A ona nawet tuszowała dolne czy górne rzęsy? To znaczy te i te, czy tylko jedna? Górna. Ale na dolnych też, dobra, ma na dolnych i na górnych. Ale w ogóle ciekawa rzecz, bo wydawało mi się, że jak macie doczepiane rzęsy, to nie można ich tuszować, a ona je wytuszowała. No dobra, no nic, tuszujemy. To jest zdecydowanie jedna z maskar, która ostatnio bardziej mnie zszokowała i zaskoczyła, bo to jest, zobaczcie, tylko ta maskara, to jest bez zalotki, bez bazy, mam jeszcze kreskę, więc to też sprawia, że po prostu ta maskara jest mniej widoczna, a i tak mam bardzo fajny efekt. Nie osypuje się, wygląda dobrze po całym dniu, bo też już to testowałam, więc zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo duży hit. The lip soufflés are so yummy, they are so smooth. So normally is my signature red. I'm showing you this other color because for Blackpink and the music video we did, I got to use this. Okay, watch this part. It's heavy. Czyli bez konturówki, jak widzę. Ale to jest ten klasyczny czerwony. Chyba tak. Czyli bierzemy klasyczną czerwień. Wiecie, że mam problem, żeby znaleźć klasyczną czerwień? Dobra, wiecie co, mam dwie płynne pomadki. Zaraz zobaczymy, który będzie bardziej czerwono-czerwony. Bo właśnie ta z Golden Rose My Matte Lip Ink jest troszeczkę bardziej taką burgundową czerwienią. Nie, no dobra, ta z Glam Shooku jest taką typową klasyczną czerwienią, więc użyjmy tego. Czemu ja mam tak mało czerwonych pomadek w płynie? Czy ja mam je gdzieś indziej jeszcze? Ale nie kojarzę. Dobra, i czy coś będzie dalej? Alright, next and final step is to do a little bit of this. So this is my refresher spray and you can use it before you put on makeup, after, during the day. It has this refreshing scent. Shake. Nie muszę go wstrząsać. I feel like makeup should be accessories to compliment what's beautiful about you. Okej, więc tak wygląda już pełny makijaż wykonany według Seleny Gomez. Dajcie znać, co myślicie, czy nie mam pomadki na ustach. Na ustach chcę mieć, ten zapach nie chcę. Nie, ale dobra, zróbmy podsumowanie. Ogólnie z daleka myślę, że nie rzucałoby się to jakoś bardzo w oczy, że to wygląda źle, ale dla mnie, gdybym ja miała to oceniać, no to ja zdecydowanie potrzebuję brwi. I to jest zabawne, że dlatego, że kiedyś kompletnie nie robiłam ich, a w tym momencie mogę wyjść z domu bez wszystkiego, ale jeżeli już coś będę nakładała z makijażu, to są to brwi, nawet nie rzęsy, tylko po prostu delikatnie zawsze muszę mieć zaznaczone brwi. To znaczy mogę wyjść bez makijażu w ogóle, ale jeżeli już coś robię, to zawsze to są brwi, więc tutaj tego bardzo mi brakuje, szczególnie tutaj tej końcówki. Jeżeli chodzi o oczy, to powiedziałam, że one wyglądają tak standardowo. Nie ma tutaj nic takiego wow, nie ma nic, co jakoś mi bardziej się podobać. Cieszę się, że chociaż były rzęsy, bo to sprawiło, że to wygląda trochę lepiej. Bardzo podobają mi się oczywiście usta, a jeżeli chodzi ogólnie o wykonanie twarzy, makijażu twarzy, to moim zdaniem nie wygląda to źle. Mam parę takich miejsc, które chętnie bym poprawiła, nałożyłabym troszeczkę inaczej, ale ogólnie zobaczcie, że z tej odległości, jak teraz do Was mówię, wygląda to dobrze, po prostu. Dajcie mi oczywiście znać, jak Wam się podobam w kresce eyelinerem, bo no to nie jest coś, co robię na co dzień i to też nie jest coś, w czym czuję się jakoś tak bardzo komfortowo. Może ona nie wyszła najrówniej, ale to też jest po prostu kwestia wprawy. Może powinnam zacząć po prostu trenować, żeby mieć tą umiejętność w sobie, bo w tym momencie tego po prostu nie mam. No ale tak to wygląda. Dajcie znać, jak Wam się podobało, dajcie znać, jak poszło mi właśnie odtwarzanie dzisiaj. Starałam się zrobić 1 do 1, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Teraz dziękuję Wam już bardzo za oglądanie. No i widzimy się oczywiście niedługo. Do zobaczenia. Pa!